Dobra. Formalności mamy już za sobą. Wszyscy wiemy, kto jako pierwszy dotknął Marsa. Przejdźmy teraz do rzeczy. Zacznijmy od tego, że atmosfera Marsa zawiera tylko śladowe ilości tlenu, więc do przeżycia niezbędne są kaski. Pytam więc, gdzie do Jowisza są wasze kaski? Na planetozymale kosmiczne? Komu to potrzebne? Nie planetozymale, mówię teraz. Dobra. Wracając. Zaraz. Co wy wyrabiacie? Czy nikt z was nie może przejść w stan skupienia? Towarzysze, zachowujcie się. Tu jest niższa grawitacja niż na Ziemi. Z kim ja pracuję? A tak ogólnie są. To ci ludzie w Australii. Czyli tak? No nie było. Jak jest Ziemia, to ona jest okrągła. Ziemia jest okrągła i tam jest, w tej Ziemi jest grawitacja i ona i grawituje. Grawitacja to jedno z czterech oddziaływań podstawowych, czyli prościej mówiąc, lokalne zakrzywienie czasu przestrzeni pod naporem ciała o masie M1 większej niż? Zero. Tak, zero. Skupcie się na czym ja... A tak, grawitacja. Sprawia ona, że ciała przyciągane są ku ognisku zakrzywionym czasoprzestrzeni. W tym przypadku ciałem jest planeta Ziemia. Kiedy tu przybyłam, kiedy pierwszy raz stopę na tej ziemi postawiłam i z uczuciem w moją sztalugę rozłożyłam, artystkę w sobie obudziłam. Piękno krajobrazu będę tu malować. Obraz mój ludzie będą oglądać, podziwiać. Te widoki tutejsze to jak do innej epoki przejście. Te kształty, te barwy. Ale zaraz. Ale gdzie są moje farby? Farby na Marsie? Atmosfera tej planety nie pozwala na spełnienie parametrów gęstości i wydajności farb mięsa. Zresztą, moja droga, czy nie zauważyłaś, że twoje farby w rakiecie zwyczajnie wyschły? Mogłabyś natomiast skorzystać z tego dobra, które oferuje nam Mars. Ty myśl o jednym. Szukaj wzoru. I goni jedyne pewne szczęście, kształtu i koloru. Obserwacje tutaj prowadzę, wzór prawidłowy wyprowadzę, więc droga malarko, nie mów do mnie wiele. Lepiej skup się na swym dziele. Teraz wszystko jasne, jak supernowa. A skoro są supernowe, to czy są super stare? Nie ma. Kanały na Marsie, kule ogniste. Gdzież by człowiek wytrzymał w takich warunkach? A wiem jeszcze, że na drugiej półkuli słońce świeci, było nawet ciemno. Czy ci ludzie tu mi kupuli? Czy to nie jest podobne? A taki ładny zachód słońca wczoraj mieliśmy. Cały wszechświat składa się z tej samej materii. Pokażę się.
nawzajem i docenił swoją pracę. Wy musicie robić jakieś swoje ważne rzeczy, ale ktoś musi to wszystko umieścić. Nie mogę po prostu zabrać aparatu? Uwiecznij tę górę. Z pewnością jeszcze nigdy jej nie widział i wszyscy będą zachwyceni. Ależ panowie, panowie! To zajmie dokładnie 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jaki ładny kamień! O! Ciepły! Pukam do drzwi kamienia. To ja, wpuść mnie. Przychodzę z ciekawości czystej. Niech pan nie ma czasu mam na to wszystko. Moja śmiertelność powinna cię wzruszyć. Pukam do drzwi kamienia. Całą powierzchnią zwracam się ku tobie, a całym wnętrzem leży odwrócony. Pukam do drzwi kamienia. Nie mam drzwi, mówi kamień. Co ty robisz? Ciepły kamień? Zaraz, zaraz. Ciepły kamień? Co znalazłem? Kamień znalazłem. Jest ciepły. Patrz. Ty planety żywotu! Jeśli kamień na obcej planecie jest ciepły, to znaczy, że promieniuje. O jasne, Pluton! Moja dusza jest zgubiona! Moja nadzieja wygasa! Całe życie poszukuje i tak wszystko zamienia się w marny pył! Spotkały kosmitu. Bo właśnie.
gwiazdę. Poproszę jeszcze raz o wielkie brawa za występ.